Joanna Boroń, GK24. Dzisiaj są ze mną w studiu pani Mirosława Aziukiewicz, która reprezentuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest z nami pan Waldemar Miśko, burmistrz Karlina. To taki samorządowy głos w naszej dzisiejszej debacie. Pan Waldemar Kuczyński, profesor z Politechniki Koszalińskiej, który prowadzi też zajęcia o odnawialnych źródłach energii. Mamy ze sobą też dwóch praktyków. Pan Paweł Czupajło, firma EcoSan, która od 10 lat zajmuje się właśnie odnawialnymi źródłami energii, oraz pan Robert Muri, który reprezentuje elektrociepłownię w Rosnowie. Witam Państwa. Tematem naszej dzisiejszej dyskusji, naszej debaty są odnawialne źródła energii. To ostatnio naprawdę gorący temat, nie tylko dlatego, że rosną nam rachunki za ogrzewanie o tej porze roku, że coraz częściej pojawia się temat smogu, ale też dlatego, że niedługo będziemy gospodarzami klimatycznego szczytu oraz z powodu planów naszego rządu na to, jak ma wyglądać polityka energetyczna w Polsce do 2040 roku. Mam przeczucie, że ten punkt wywoła dzisiaj gorącą dyskusję. Ale zacznijmy może od podstaw. Nie każdy, kto nas ogląda, wie, czym tak naprawdę są odnawialne źródła energii. Wiele to kojarzy ze słońcem, z siłą wiatru, wody. Panie profesorze, na dobry początek, co jeszcze jest tym odnawialnym źródłem energii? Pamiętam, że parę lat temu bardzo popularna była biomasa, wierzba energetyczna, ale co jeszcze do tej listy trzeba dopisać? Panie redaktor, gdybyśmy chcieli rozważać ten temat w taki sposób, jaki jest to na dziś przedstawiane, no to nie do końca jest to tak oczywiste. Jeżeli spojrzymy na historię rozwoju tej dziedziny, bo tak można powiedzieć, jest to pewna dziedzina i pewien obszar energetyczny, to nie są to nowe zagadnienia. 200 lat zaraz, jak pierwsze zjawisko fotowoltaiczne, które zostało odkryte przez Jacques'a Becquerela, 1839 rok, następnie technologie, które się rozwijały na przełomie XIX i XX wieku, które dziś uznajemy właśnie za odnawialne źródła energii, a bardziej za urządzenia, które w tych odnawialnych źródłach energii są wykorzystywane, czyli technologia energetyki wiatrowej, technologia hydroenergetyczna, czyli związana z energetyką wodną. To były odkrycia zjawisk, które my teraz definiujemy jako odnawialne źródła energii, z którymi tak naprawdę w tamtym czasie ludzkość nie wiedziała, co uczynić, jak można to wykorzystać. No i nastał wiek XX, bardzo dynamicznego spożytkowania energii, bo tak trzeba to określić. Jakie było to spożytkowanie energii? Do 1900 roku, od początku naszej ery, zużyto około 180 miliardów ton kopalin, czyli tych nośników energii, które definiujemy jako węgiel, ropa, gaz i tak dalej. Natomiast w 1980 roku okazało się, że ludzkość zużyła dwa razy więcej, czyli przez 80 lat, aniżeli przez 1900 lat, bo okazało się, że zużyto około 340 do 380 miliardów ton paliwa umownego. No, było to zjawisko niesamowite, związane między innymi, takie analizy były, z kryzysem energetycznym, który wystąpił w latach 70. I zwrócono się w tę stronę, czy też w stronę tych technologii, które istniały, które były na rynku, były wymyślone, były zastosowania, ogniwa fotowoltaiczne, rozwój w latach 50. minionego wieku. Tak samo pierwsze takie konstrukcje turbin wiatrowych, które dziś znamy, jeżeli chodzi o rozwiązania związane z hydroenergetyką, to do dziś ponad 100 lat mamy ten sam rodzaj urządzeń, ten sam rodzaj turbin, zresztą hydroelektrownie są liczone w swoim funkcjonowaniu przynajmniej na 100 lat. No i jak zaczęto się zwracać w tę stronę, no to trzeba było to jakoś zdefiniować. No i są uregulowania prawne zapisane w różnych rozporządzeniach i ustawach, między innymi w ostatniej ustawie dotyczącej OZE, że te wszystkie źródła czy zasoby, które są niezbywalne, czyli takie, których wykorzystywanie nie powoduje ich degradacji, uznajemy za odnawialne źródła energii. Teraz możemy sobie zadać pytanie, skąd tak w zasadzie te odnawialne źródła energii mamy? I to jest jedna odpowiedź, to jest słońce.
No bo ze słońca mamy, proszę Państwa, i to, co na dziś uznajemy za odnawialne źródła energii, czyli ruch powietrza, mas powietrza, bo mamy różne rozkłady temperatur na naszej planecie, a rozkład różnych temperatur to różne ciśnienie. Różne ciśnienie to ruch mas powietrza. Jeżeli chodzi o hydroenergetykę, czyli o wodę, to jest zamknięty zasób, który nie ucieka nam w kosmos, tutaj pozostanie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że z tego promieniowania słonecznego 60% zostaje w atmosferze, 40% jest wykorzystywane na różne zjawiska, na fotosyntezę zaledwie 0,23%, ale z tego zasobu 2,5% to jest energetyka wodna, czyli ten zasób, który my możemy energetycznie wykorzystać. Idąc dalej, jeżeli byśmy popatrzyli na kopaliny, to tutaj każdy się zgodzi, że to też jest dzięki słońcu, bo mamy fotosyntezę, mamy wzrost roślin, a węgiel, gaz i ropa to przecież to, co ale dużo kiedyś czasu słońce potrzebuje, by ale parę ton węgla wyprodukować, no, prawda? No, co? Niekoniecznie. Jeżeli popatrzymy w perspektywie użytkowania tego źródła, bo tak musimy patrzeć, to jest około jeszcze, myślę, dobry miliard lat i tak zostało to określone. Więc w perspektywie czasowej ludzkości to chyba jest zasób znaczny. Natomiast jeżeli mówimy o biopaliwach, jeżeli mówimy o paliwie stałym, ciekłym czy gazowym, to też z promieniowania słonecznego. Jedną rzecz chciałem zauważyć, że ilość promieniowania słonecznego, która dociera do górnych warstw atmosfery, i tutaj panowie praktycy zapewne się z tym zgodzą i wiedzą, że to jest około 1,36 kW mocy na metr kwadratowy, a to jest tyle, ile 100 metrów sześciennych gazu. Jest problem w tym, że nie cała ta energia dociera do naszej planety, a to, co dotrze, też nie możemy wykorzystać w tych urządzeniach, które dzisiaj mamy, w taki sposób, jak czynimy to z tymi nazwanymi konwencjonalnymi nośnikami energii. Albo urządzenia, które są stosowane obecnie w obszarze odnawialnych źródeł energii, charakteryzują się niestety niezbyt wysoką sprawnością, czyli wykorzystania tej ilości energii z promieniowania słonecznego, na przykład w fotowoltaice. Przykładowo ze 100 watów, które dotrze do naszej planety, jesteśmy w stanie, no, przy bardzo sprawnym urządzeniu 20 watów uzyskać mocy. Jeżeli chodzi o ruch powietrza, tutaj mamy też uzależnienia technologiczne i wiemy, że w super, tak moglibyśmy określić, sprawnych urządzeniach ta sprawność będzie około 40%, co i tak wynika z badań eksperymentalnych, z obliczeń, które wykazują, że w przypadku tych turbin wiatrowych, które są rozlokowane tutaj naokoło, na przykład koszenie na farmach wiatrowych w energetyce zawodowej, to nie jest więcej niż 60%, ale aerodynamicznej mocy, natomiast moc elektryczna zniża się między 23 a 40-43%. Mam takie pytanie, jak spojrzymy na te odnawialne źródła energii, to jednak w takim ogólnym bilansie, w skali kraju czy regionu, największy udział ma ta energia z ruchu wiatru, z turbin wiatrowych, czy się mylę? Dzisiaj w Zachodniopomorskim oczywiście, że tak. Tak. Oczywiście, tak. Województwo Zachodniopomorskie jest właściwie potentatem, jeżeli chodzi o produkcję energii z elektrowni wiatrowych, nie? Bo mamy najlepiej sprzyjające warunki wiatrowe. Jeśli mówimy o odnawialnych źródłach energii, wiele osób stawia znak równości pomiędzy tymi źródłami a źródłami ekologicznymi. Czy to jest rzeczywiście tak, że to jest najbardziej ekologiczna energia, że ona nie szkodzi środowisku? Jak stawiają gdzieś nowe wiatraki, mamy zaraz w redakcji telefony, ludzie nie chcą, ludzie się boją, wydaje im się, że to im szkodzi. Na pewno jest opór społeczny przed lokalizacją takich wiatraków, bo to niestety działa na wyobraźnię. Na pewno jakieś oddziaływanie na organizm człowieka jest i to nie ulega wątpliwości. Ta ustawa, która została w 2016 roku wprowadzona i zmiana w 2018 dotyczące odległości instalacji wiatracznej od zabudowy mieszkalnej, sprzyja temu, żeby zmniejszyć oddziaływanie tych instalacji na organizm człowieka. I protesty wcześniej były bardzo duże, zresztą nawet tutaj na naszym rynku lokalnym wiemy, że w tych gminach, gdzie te wiatraki stawiano, to były opory społeczne, były konsultacje społeczne, które,
które bardzo długo trwały, żeby wydać taką decyzję o warunkowaniach środowiskowych. Bo żeby w ogóle taka inwestycja mogła być realizowana, to musi być przeprowadzona ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. I na tym etapie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko każdy obywatel ma prawo uczestniczyć. I trudno tu się odnieść do oddziaływania związanego z tą energią, jaka może oddziaływać na człowieka, bo jeszcze mamy za mało doświadczeń, za mało badań w tym zakresie. Natomiast polityka jest taka, żeby te systemy wiatraczne budować jak najbardziej, ale z dala od zabudowy mieszkalnej. I tak jak ostatnio się słyszy, proponuje się, aby je realizować na morzu, a więc żeby to odległość... No, nowy program zakłada, że bodajże do 2035 roku mają zniknąć wszystkie wiatraki, które stoją na lądzie. Dla takiej gminy Karlino to jest problem, prawda? No, takich gmin z farmami wiatrowymi jest w Polsce około ponad 200 i de facto rzeczywiście to jest i to może być bardzo poważny problem. My jak budowaliśmy, nie budowaliśmy, tylko firma energetyczna, wtedy jeszcze Hiszpanii, teraz już Energa zarządza tą naszą farmą wiatrową, to powiem szczerze, to była jedna z pierwszych, Kołodarowa były pierwsze wiatraki, natomiast na terenie naszej gminy jako drugie, tam jeszcze na Wolinie wtedy też już funkcjonowały. My nie mieliśmy protestu. Trudno mi powiedzieć dzisiaj dlaczego. Czy mniejsza świadomość wtedy była jeszcze, tak? Czy był jakiś inny powód? Natomiast jedno jest niezaprzeczalne. Tego typu farmy generują duże dochody podatkowe dla samorządów i dzięki temu samorządy gminy, szczególnie wiejskie, bo przede wszystkim tam są budowane fermy wiatrowe na terenach wiejskich, stosunkowo biednych, szczególnie jeżeli chodzi i post-PGR-owskich tak zwanych, tak? Czyli jeżeli chodzi o nasze województwo. I te dochody z tytułu tego podatku naprawdę w sposób znaczący podnoszą jakość życia mieszkańców, również tych, którzy protestują przeciwko tym wiatrakom. A zdradzi nam Pan, ile to jest w skali na przykład Waszego budżetu? Przed zmianą w 2016 roku było to 4 miliony. Po zmianie opodatkowania w 2016, czyli 2017, mieliśmy w sumie 10 milionów. Teraz z powrotem od 1 lipca, właściwie od 1 stycznia, bo przepisy prawa się w połowie roku zmieniły i zaczęły obowiązywać od 1 stycznia tego roku, co też jest kuriozum, myślę, że na skalę europejską, żeby przepisy podatkowe wprowadzono w połowie roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku. Więc z powrotem już od tego roku 2018 i w każdym następnym będzie to 4 miliony złotych. Ale protesty to chyba też i zazdrość ludzka troszeczkę, że u sąsiada ma powstać ten wiatrak, a u mnie nie powstał ten wiatrak. Więc to będzie chyba jeden z poważniejszych przyczyn, ale też hałas, bo to, że jak w jakiś sposób oddziałuje wiatrak na energetycznie na człowieka, no to powiedzmy, że może nie mamy aż tak dokładnych badań, ale koło tych wiatraków przejeżdżamy, koło tych wiatraków mieszka choćby mój brat i to nie jest sympatyczny odgłos. Ale ma Pan to szczęście, że Pan akurat zajmuje się takimi systemami, które raczej protestów nie budzą, bo na przykład energia ze słońca. Tu chyba nie ma co protestować, a może się mylę. Nie słyszałem o takim proteście, by ktoś protestował, jeśli ma powstać farma wiatrowa, która ma nawet megawatt czy 2 megawaty, lecz z takimi dużymi instalacjami moja firma się nie zajmuje. Zajmujemy się mikroinstalacjami, najczęściej do 50 kW, do 200 kW budowaliśmy instalacje, ale duże farmy, niestety dotyka ich bardzo podobny problem, jeśli chodzi o finansowanie, jeśli chodzi o prawo, które w Polsce na dzień dzisiejszy jest. Zostały wprowadzone giełdy energetyczne, więc z tym jest jakiś problem. Komunikacyjny, no jest dużo takich problemów, które utrudniają nowym inwestorom inwestować w te rozwiązania, a jakieś sieci nie są przygotowane do tego, więc dzisiaj na przykład w powiecie koszalińskim nie wiem, czy mogłaby powstać nowa farma, raczej chyba nie, o wielkości 1 MW, bo jest sieć tak przepełniona, i że nie ma takiego przyłącza energetycznego, wolnego, gdzie można by było się wpiąć w taką instalację. Czyli, panie Pawle, dzisiaj rozwiązaniem jest to, by
osoby prywatne, firmy czy samorządy robiły instalacje na przykład słoneczne na potrzeby swoich konkretnych budynków, bloków czy też inwestycji, tak? Jest tak. Jest to dzisiaj tak naprawdę budynek może zostać bez rachunków mieszkalny. Całkowicie bez rachunków. Jeśli ktoś zamontuje pompę ciepła, jeśli ktoś zamontuje instalację fotowoltaiczną i budynek będzie miał około 150 m2 i powinna się ta instalacja o mocy 8 kW zmieścić na tym budynku i możemy powiedzieć, że budynek nie będzie płacił ani za ciepło, ani za energię elektryczną w ogóle. Będzie wprowadzona tylko opłata stała za licznik między 23 a 35 zł i to jest wszystko, co będziemy opłacać z tego tytułu. Oczywiście są to niemałe inwestycje w takie budynki mieszkalne, ale coraz częściej takie instalacje budujemy. Nawet powiem więcej, bardzo często budujemy takie instalacje. Dlatego, że dzisiaj sprzyja ku temu podwyżka dla naszej firmy, sprzyja podwyżka energii od 1 stycznia. To po pierwsze. Po drugie, klienci, jeśli mają pieniądze, utrzymają je w banku, otrzymują bardzo małe procenty. Tutaj się zwraca ta inwestycja w granicach 10% w skali roku. Więc to jest dobra inwestycja, jeśli chodzi o skapitalizowanie swojego kapitału początkowego, tak? Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne i problemy z nią związane do 50 kW, nie ma takich problemów. Każdy zakład energetyczny na dzień dzisiejszy musi przyłączyć 50 kW mocy instalacji fotowoltaicznej, nie tylko fotowoltaicznej, bo ogólnie każdej jednej, czy to będzie wiatrakowa, czy jakakolwiek inna, musi ją przyłączyć, czy kogeneracja, musi ją przyłączyć do sieci. Bez żadnych uzgodnień i pozwoleń nikt się nie musi nikogo pytać. I nie spotkaliśmy się jeszcze z odmową, jak i nie spotkaliśmy się z przeciąganiem jakiejkolwiek sprawy z podłączeniem. Panie Waldemarze, wy macie takie rozwiązania w swoich budynkach użyteczności publicznej? Oprócz około 20 budynków publicznych, które są wyposażone w pompy ciepła i właśnie w instalacje fotowoltaiczne, my oczywiście realizowaliśmy z pieniędzy dotacyjnych, to były zarówno środki unijne z RPO, jak i mechanizmy szwajcarskie. Wspieraliśmy się również tutaj dotacjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i niektóre z nich nawet przy obecnym układzie, bo my na dzień dzisiejszy nie możemy tej energii sprzedawać ze względu na tą pomoc publiczną, wręcz którą otrzymaliśmy. Nawet blokują energię, żeby nie wyszła na zewnątrz. Tak, albo blokujemy, tak, w jednym programie blokujemy, w drugim za darmo wspomagamy najbiedniejsze firmy w tym kraju. Trochę jak to dalej. Tak jest, dokładnie tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ale pomimo tego, ze względu na ten duży stopień dofinansowania, niektóre instalacje już się zwróciły. To zależy od obiektu, od ukształtowania terenu i tych promieni słonecznych. Natomiast myślę, że tutaj najwięcej zyskamy już od 1 stycznia, dlatego że staniemy się prosumentem i wtedy będziemy mogli już tą energię sprzedawać. Rozstrzygamy teraz przetarg na kompleksową dostawę, zarówno te usługi bezpośrednio za energię, jak i te opłaty przesyłowe. Będzie jeden dostawca i operator na tym systemie i mam nadzieję, że dzięki temu też trochę te podwyżki prądu, które nas czekają rzędu nawet 70 i 80% po tym przetargu od 1 stycznia, ta sprzedaż w okresie letnim zniweluje troszeczkę te podwyżki prądu, ale tutaj też by należało dotknąć tego, czym chyba głównie Pan się zajmuje jako wykonawca, czyli dostarczania tych instalacji czy tych systemów do budynków indywidualnych i żeby jakby ten kierunek upowszechnić, że tak powiem, czyli stworzyć takiego rodzaju zachęty i takiego rodzaju systemy finansowe, żeby budynki indywidualne na początek, ale też nie wolno zapominać o wspólnotach mieszkaniowych, tak? Ale żeby... Oraz o takich elektrociepłowniach jak ta Rosnowie, też mogłyby na te alternatywne źródła się trochę przestawić. To jest bardzo istotne i bardzo ważne i zamiast tych, nie wiem jak to delikatnie nazwać, fantazji o budowaniu potęgi gospodarczej i energetycznej na węglu, żeby jednak pójść w tym drugim kierunku, bo to jest nieuniknione. My w tej chwili już odstajemy od tego, co się dzieje w Europie, będziemy odstawać jeszcze bardziej. Ja zwrócę jeszcze uwagę na fakt taki, bo oczywiście mieszkańcy, indywidualni odbiorcy od 1 stycznia mają być chronieni przed tymi podwyżkami, jeszcze nie wiadomo jak to będzie, tak?
bo do przedsiębiorstw specjalnie, żeby dopłacić energetycznych z budżetu państwa, to trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej, bo to jest pomoc publiczna, wchodzi w rachubę. Natomiast my nie mówimy nic dzisiaj o skutkach, które się przełożą na nas wszystkich ze względu na podwyżki dla przedsiębiorstw wszystkich. Naprawdę już się to zaczyna, ten trend, i od 1 stycznia wszystkie ceny wyrobów pójdą w górę. Te podwyżki energii po prostu wejdą w produkty i my wszyscy za to zapłacimy. Warto też pomyśleć, jeżeli mówimy o wspieraniu już, bo to zarówno w tych indywidualnych obiektach, ale i w zakładach pracy, w firmach produkcyjnych, bardzo energochłonnych. My taką jedną mamy na swoim terenie, której moc na przykład zamówiona jest na poziomie 12 MW. To już jest naprawdę duża moc. W związku z tym też, myślę, należałoby pomyśleć o tym systemie wsparcia dla przedsiębiorców, żeby oni też wchodzili w te odnawialne źródła, czy to fotowoltaikę, czy choćby biomasa, tak, która może nie jest takim czysto, stricte odnawialnym, ale jednak powoduje to, na czym nam dzisiaj najbardziej zależy, gdzie mentalnie i słownie walczymy w Polsce. Właśnie walczymy, to ta słowo walka jest takie ciekawe. W każdym razie walczymy z tym tak zwanym smogiem i bardzo dużo o tym mówi. Natomiast rzeczywistość i fakty i zdarzenia, z którymi mamy do czynienia, o których pewnie za chwilę też będziemy mówili, no przeczą tym zapewnieniom o tej walce. I myślę, że tu jest podstawowy problem. Gdyby upowszechnić systemy odnawialne, to co Pan robi, wykonuje we wszystkich budynkach, choćby indywidualnych, i upowszechnić to również na inne, na przedsiębiorstwa, to ja nie wiem, czy ta elektrownia atomowa, o której pewnie jeszcze powiemy parę słów, ona będzie w jakiejś tam perspektywie potrzebna, mając też na uwadze doświadczenia krajów Europy Zachodniej, choćby Niemcy, tak, no, Francja idzie wolniej troszeczkę niż zamierzała, jeżeli chodzi o likwidację reaktorów atomowych, no ale dla Niemców jest to priorytet, żeby zlikwidować wszystkie elektrownie atomowe. Ale wspomnieliśmy słowo smog, a jak tak. Smog to węgiel. Czy Rosnowo nie zastanawia się nad tym, żeby może jednak zacząć inaczej to ciepło produkować? No właśnie, zbliżamy się już do mojego tematu z dziedziny elektrociepłowni Rosnowo. Powiem szczerze, że też nie chciałbym tutaj być w gronie jakimś przeciwnikiem ekologii. Jak najbardziej, zresztą my jesteśmy związani również z gospodarką wodno-ściekową. Bardzo głęboko. My przeprowadziliśmy sporo inwestycji w ochronę środowiska i zawsze myślałem od 7 lat, kierując tym przedsiębiorstwem, że będzie to tak jakby powiązane z profitami, które z tego tytułu będą wypływać. No niestety, no nie. Ze względu na to, że w 2011 roku, kiedy powstała ta spółka na bazie Wojskowej Agencji Mienia Skarbu Państwa, to my mieliśmy od samego początku nastawienie na to, że ta spółka będzie przede wszystkim proekologiczna i będzie dążyła w kierunku kogeneracji elektrycznej, gdzie mamy taki potencjał ze względu na to, że no, produkujemy ciepło, można to by było potraktować jako produkt uboczny, a produkować energię elektryczną. Niestety infrastrukturą, którą odziedziczyliśmy w roku 2011, no nie pozwalała na dobrze funkcjonowanie przedsiębiorstwa ze względu na to, że była bardzo dziurawa i zdewastowana sieć ciepłownicza i od tego trzeba było zacząć. A wszystkie projekty, które były przygotowywane i pomoc publiczna była skierowana głównie na likwidację węgla i wejścia, załóżmy, w jakąś energię, czy to słoma, czy to pelet, czy to ekogroszek, czy to w tym momencie również biomasa. No i tutaj niestety, ale musieliśmy przyhamować nasze zapędy proekologiczne, zająć się siecią. To wymagało też bardzo wielu nakładów środków, ze względu na to, że osiedle w Rosnowie liczy sobie ponad 2,5 tysiąca mieszkańców, są to 24 budynki, w tym 21 wspólnot, które nie posiadały praktycznie nic, jeżeli chodzi o infrastrukturę. W tej chwili mają węzły, mają dobrą strzelną sieć. W tych czasach było ponad 20 awarii w roku. W tej chwili no, wszystko ładnie prosperuje, bo zainwestowaliśmy właśnie w sieć ciepłowniczą. Ale Panie Robercie, teraz poczyniliście te inwestycje. Tak. Tak. Ale ciągle no, palicie węglem. Tak. A co możecie zrobić, żeby tym węglem nie palić? I czy to w ogóle by się kalkulowało?
No to jeżeli chodzi o kalkulacje, to przygotowałem tutaj przed przyjściem właśnie wyciąg z giełdy światowej, jeżeli chodzi o węgiel. Tak, to dwie takie giełdy światowe dominują w handlu węglu, to jest Amsterdam i Richard Bay. I fajnie widzę, że dla mnie to może tak nie jest optymistyczne, ze względu na to, że ja 2 miesiące temu przetarg przygotowywałem na dostawę węgla. Nie jesteśmy jakimś tam wielkim przedsiębiorstwem jak MEC, który tam ponad 40 tysięcy ton sprowadzamy. Jesteśmy przedsiębiorstwem, gdzie bazujemy gdzieś na około 2000 ton w skali roku. I ta cena od roku czasu się nie zmieniła, wręcz przeciwnie, wzrosło 15%. Natomiast tutaj nie upubliczniałem tego i na razie podwyżki w Rosnowie nie grożą, także żeby też mieszkańcy czuli się i spali spokojnie. Ale gdyby pan właśnie chciał z węgla przejść na te nieco lepsze dla środowiska rozwiązania, na przykład właśnie jakieś pelety, jakieś inne rzeczy. Tak. Czy to musiałoby się przełożyć na cenę, którą finalnie zapłaci mieszkaniec jakiegoś bloku czy firmy? Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, 2000 ton węgla to jest gdzieś około 77 samochodów, które w ciągu roku przyjeżdżają do nas, dużych samochodów, to są tak zwane łódki prawie 30-tonowe. I tak sobie przeliczyłem, że to jest gdzieś około 46 tysięcy gigajuli, które musimy wyprodukować, żeby ogrzać mieszkania i szkoły, i również przedszkole, i kluby w Rosnowie. Gdybyśmy chcieli zastąpić tą energię, ten wkład paliwowy, jakim jest węgiel, na przykład z rębkami, to musiałbym przywieźć 496 takich samochodów. I mieć jeszcze gdzie złożyć. To jest taka skala, także naprawdę nie ma żartów. Fajny jest w tej chwili okres, ponieważ ja rozmawiam na bieżąco, jestem i śledzę też również ceny, załóżmy, biomasy na rynku. Mam też również tutaj takich zaprzyjaźnionych przedsiębiorców, którzy w tym temacie siedzą i praktycznie uczestniczą cały czas w dostawach, na przykład Dolna Odra w Szczecinie, gdzie tona w tej chwili biomasy kosztuje 215 zł, natomiast tona w tej chwili, na przykład po przetargu u mnie węgla, nie jest to wielka tajemnica, wszystko jest upublicznione i na BIP-ie, ponieważ jesteśmy też i spółką w 100% gminną, taka tona węgla kosztuje 403 zł. Żeby jeszcze bardziej to przeliczyć obrazowo, tylko właśnie skończę, to tona węgla 23 gigajoule kaloryczności, natomiast jeżeli chodzi o zrębki, to kształtują się od 8 do 12. My tam gdzieś przyjęliśmy, załóżmy... O to chciałam zapytać. Jakie jest powiązanie między toną węgla, ile ono nam da tego ciepła, a na przykład tona jakichś tam zrębków albo innych tych alternatyw? Tak, no i właśnie tutaj do tego dążę, że to jest taki przelicznik, czyli praktycznie 2 razy więcej trzeba, czyli praktycznie 2 tony trzeba by było zakupić, żeby tonę uzyskać, z tony węgla uzyskać tyle kalorii przy energii cieplnej. No ale to też nie jest wszystko. To nie jest wszystko. Bo jeszcze jest kwestia rozwiązań technicznych. Tak, kotły dokładnie, które są już fluidalne i takie dosyć naprawdę sprawne w tej chwili, bo gdzieś dochodzą do 90% sprawności, no to taki kocioł 2-megawatowy, który tylko i wyłącznie był na potrzeby ogrzewania ciepłej wody w Rosnowie, no gdzieś trzeba się liczyć z kwotą też około 2,5 miliona złotych. Także to też są dodatkowe koszty, które oczywiście można pozyskać, można spłacić w czasie, ale no ktoś za to musi też również wyciągnąć. Czyli prosty wniosek. Na dziś bez wsparcia samorządu albo bez realnego wsparcia rządu wprowadzenie takich rozwiązań się nie opłaca. Jest nam ciężko w tym momencie. Możemy oczywiście jako spółka zaciągnąć kredyty, możemy zacisnąć zęby i starać się funkcjonować normalnie na rynku, ale no, to będzie się pogłębiało. To nie może do tego dojść, aby spółka miała problemy po pewnym czasie finansowe. Dlatego my jesteśmy praktycznie chyba w regionie najbardziej obrazową spółką, która nie wyrabia zysków, nie przynosi strat,
a służy jako praktycznie taki podmiot oprócz handlowy, to również ten prospołeczny. I patrzymy bardzo mocno na to, ponieważ ludzie decydują też o losach tej spółki, którzy tam mieszkają i to jest takim wynikiem bardzo szerokiej kontroli, jak i również spostrzeżeń mieszkańców na naszą pracę. Także tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek fundusze i wydawania w inwestycje, to ten aspekt społeczny jest bardzo istotny. Ja tylko jeszcze powiem, bo jesteśmy bardzo blisko też gazu. Gaz w Cewlinie to jest gdzieś tam oddalone o 3,5 km po linii prostej w lasach, chociaż bardzo się w tej chwili obawiają, bo Lasy Państwowe niestety, ale musiały troszeczkę za handel, który mają z energią, za użyczenie dróg, jak i również teraz linii energetycznej, dosyć sporo zapłacić samorządom, no ale też również gaz, który chcielibyśmy mieć w Rosnowie, bo go nie ma, uzależniony jest też od naszej spółki. Z tym, że wymagania są takie, że no chciałem w pewnej kwestii poprowadzić gaz tylko wyłącznie na użytek letni, no niestety nie kalkuluje to się też również gazownictwu, gdzie też mamy przedstawione projekty i praktycznie no jesteśmy tutaj w ten sposób zablokowani, aczkolwiek gdybyśmy całe osiedle odgrzewali gazem, to jest gdzieś około przy wyprodukowaniu 27 tysięcy gigajuli potrzebne nam jest 812 tysięcy metrów sześciennych gazu. To jest gdzieś około koszt rzędu 1 150 000, to jest gdzieś około 42% więcej jak w tej chwili przy zakupie węgla. To są takie mniej więcej taki obraz, czyli praktycznie o połowę więcej mieszkaniec musiałby zapłacić za ciepło i podgrzew ciepłej wody w Rosnowie. To pompy ciepła. Proszę? Do ciepłej wody użytkowej. Wrócimy do tego. Bo jeżeli byłyby środki zewnętrzne i byłoby dofinansowanie na poziomie 85%, to pewnie by się opłaciło, żeby nie podwyższać ceny za energię cieplną, bo wiadomo, że taki zwykły Kowalski nie stać tylko na jeszcze to, też, żeby mieć ekologicznie. Wchodzi bardzo ważny temat, bezpieczeństwo dostaw energetycznego paliwa. Czyli były takie czasy, kiedy ja z Bornem Sulinowym współpracowałem z prezesem, on nic nie robił, tylko codziennie jeździł do nadleśnictwa i prosił o zrębki. Teraz w tej chwili faktycznie no taka ustawa Lex i tak dalej, pozwoliła na to, że tych zrębek naprawdę jest mnóstwo na rynku, tak? Dlatego i cena i tak dalej, ale ja nie wiem, czy to jest takie przyszłościowe paliwo na wiele, wiele lat do przodu, że tych zrębek będziemy mieli na tyle dostaw. Czy na pewno będzie stabilna dostawa? Jeśli można wejść w zdanie a propos tych zrębek. No to jest najgorsze wykorzystanie tego surowca. Najbardziej proste, ale założenie jest takie. Ja wiem, ale chodzi mi o to, że ten surowiec jest wykorzystywany choćby w zakładzie, który jest zlokalizowany w naszej gminie i produkuje płyty MDF i HDF dla przemysłu meblarskiego. I dzisiaj zresztą rozmawiałem z dyrektorem tego zakładu, okazuje się, że po ubiegłym roku, gdzie był nawet nadmiar tego drewna, ze względu choćby na te wichury, które były, tak, tego surowca też okazało się bardzo dużo, no to w tym roku zaczyna być problem z surowcem i z dostawą. Nie mają na dzień dzisiejszy zapewnionych dostaw na 2019 rok. I w takiej sytuacji spalanie czyste takiego surowca no jest barbarzyństwem. Lepiej go przerobić w sposób inny, to da o wiele większą wartość dodaną. No ja tutaj, jeżeli mogę, to wzmocnię te słowa pana burmistrza, bo tragedią generalnie jest polskiej energetyki marnotrawienie nośników energii, czyli tych kopalin. I już o zrębkach, no to tutaj zostało to powiedziane, ale będziemy wracać do tego węgla, który jest podstawą energetyczną w naszym kraju, 60%. To nawet zaplanowane zostało w polityce energetycznej naszego kraju do 2040 roku. Takie wykorzystanie tego paliwa jest marnotrawstwem i o tym w zasadzie mówią nie tylko ludzie, którzy nie są związani w sposób przemysłowy, czyli świat nauki, ale również ci, którzy to paliwo wykorzystują. Dlaczego? Przykład. Z jednej tony węgla kamiennego tej odpowiedniej energetyczności, tutaj pan prezes wspomniał, że 21 megajuli, jeżeli mówimy o elektrowniach albo elektrociepłowniach, no to tam ta energetyczność musi być większa i ona rzeczywiście 26 to jest minimalna wartość. W zasadzie w tych zakładach utlenia się paliwo zbliżone w swojej energetyczności do paliwa umownego, czyli nawet 29 megajuli
na każdy kilogram, ale z jednej tony takiego paliwa moglibyśmy otrzymać 600 i tak, takie są technologie, 600, około 600, 650 kilogramów koksu, który jest znacznie bardziej energetyczny, bo ta energetyczność jest nawet 34 megajoule i około 300 metrów sześciennych gazu koksowniczego. Gaz koksowniczy ma też odpowiednio wysoką energetyczność. Ona jest zbliżona do energetyczności gazu ziemnego, który w tej chwili jest wśród paliw gazowych, no można tak powiedzieć, najbardziej rozpowszechniony i zużywany, ale też i znacznie droższy. No, pan prezes sam tutaj już wykonał sobie takie obliczenia, tak, z których jasno wynika, że to jest 40% więcej monetarnie, tak to nazwijmy. Panie profesorze, to dlaczego tego nie robimy? Jak można z tego węgla mieć więcej, to dlaczego my mamy mniej? Panie redaktor, no, ja reprezentuję środowisko, które stara się być neutralne i opierać się neutralnie, jeżeli tak możemy powiedzieć, w obszarze polityki i staramy się opierać na zjawiskach fizycznych. Takie technologie dotyczące zgazowania tego paliwa istnieją. Co więcej, to były technologie opracowane również w naszym kraju w latach 70., 80. Mieliśmy piękne koksownie, no ich nie ma teraz. Dlaczego się tak stało? Na to odpowiedź to chyba każdy zna. To jest opinia nie tylko moja, ale i wielu, myślę, ludzi z wielu środowisk, że środki, które Polska pozyskuje w ramach funduszy europejskich, powinny być przeznaczone na to, żeby takie technologie rozwijać. Po to, żeby wzmocnić ten potencjał energetyczny. Z jakiego powodu? Szacunkowo te zasoby węgla, które na dziś mamy, a będziemy mówić o węglu, bo inne nośniki sprowadzamy, teoretycznie powinny wystarczyć w zasobach na 60, przy takim użytkowaniu 60 lat. Jeżeli uda się rzeczywiście wprowadzić podniesienie sprawności urządzeń stosowanych, czyli kotłów, po prostu kotłów, nawet podniesienie o 10 do 15% sprawności tych urządzeń może wydłużyć użytkowanie tych nośników do 100 lat. Ale zastosowanie tych technologii... Tylko dodam, bo tak, bardzo mnie to nurtuje. Bo problemem nie jest węgiel kamienny, nie, tylko problemem jest emisja. Tak. I to jest najważniejsze. Oczywiście. Czyli właśnie brak kierunku u nas w poprawieniu sprawności. Tak jak pan profesor powiedział, ja mam 60% sprawności moich kotłów. To są kotły WR-owskie, które pamiętają czasy Gierka, 70. któryś rok produkcja i w tej branży praktycznie nie ma nic na rynku tak bardzo dostępne. Mnogo oczywiście może są, ale to są takie już technologie, tak, bardzo drogie, które nie stać mnie na to, żeby wprowadzić. Ale pan marnuje możliwości tego węgla, który pan kupuje, bo gdyby pan miał lepszy sprzęt, to by pan dostawał... Oczywiście, że wtedy sprawność byłaby zupełnie lepsza. Gdyby pan kupić odpowiednio przygotowane paliwo. Albo paliwo, tak. Bo to tak, paliwo, tak, albo inaczej, to o czym pan prezes tutaj wspomniał. To, co wchodzi w taki proces, to i w tym procesie znajduje się z drugiej strony w produktach, a produkty to są spaliny, efekt użyteczny to jest energia cieplna, z tej energii chemicznej pozyskana. Natomiast nie jest tajemnicą, że polski węgiel jest zasiarczony. To jest problem, tak? Na dodatek NOx-y. Mówi się cały czas o efekcie cieplarnianym, przepraszam, CO2. No, w zasadzie jak jest CO2, to znaczy, że proces jest dobrze przeprowadzony. Gorzej jak jest CO. Tak jest. Natomiast czymś gorszym, znacznie gorszym są właśnie te związki, o których tutaj przed chwilą wspomniałem, czyli wszystkie siarczki i siarczany, odpowiedzialne w zasadzie za tak zwane kwaśne deszcze, za degradację środowiska, w którym się znajdujemy, czy też w których znajdują się takie zakłady. No i praktycznie rzecz biorąc, pytała pani, dlaczego tego nie robimy. No z tego powodu, no, jest zła alokacja środków, natomiast nie do... Naszym zadaniem jest mówić o tym, natomiast nie jesteśmy decyzyjni w rozdysponowywaniu tych środków i w przesuwaniu ich w takie obszary, które dałyby znacznie lepszy efekt. Oto są dwie, tak jak pan prezes rzeczywiście zauważył, sprawy, czy też dwa aspekty. Przygotowanie odpowiednie paliwa i zastosowanie odpowiednich urządzeń i podniesienie tych sprawności tych urządzeń, które jest celem nadrzędnym. Tak? Jeżeli chodzi o wykorzystanie tej energii cieplnej, no to tutaj oczywiście, to może mało kto wie, ciepło systemowe, które pan prezes reprezentuje, w skali Unii Europejskiej w naszym kraju jest najbardziej rozwinięte. Mamy najbardziej rozwinięte sieci przesyłowe energii cieplnej. W skali całej Europy to jest 18%, to jest bardzo dużo.
18% mówimy o całej Unii Europejskiej. Są takie kraje, które nie mają w ogóle takich sieci albo mają szczątkowe. Natomiast no, zarzut jest jeden, że te sieci są oparte na węglu, no, czy też na takim węglu. No dobrze, to mamy tu konkretny przykład Rosnowa. Mamy przedstawiciela Funduszu Ochrony Środowiska. Co fundusz albo co instytucje rządowe mogą zrobić, żeby takim firmom właśnie pomóc w modernizacji sprzętu, pomóc w przestawieniu się na bardziej ekologiczną produkcję energii, czy też ciepła? Taka firma, jak tu pan, jest pan prezes, on doskonale wiecie, że my finansujemy, jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, finansujemy i mamy środki na realizację takiej inwestycji, aby zwiększyć efektywność energetyczną, bo tu przede wszystkim jest duże pole do popisu, żeby zwiększać efektywność energetyczną. Wiadomo, że wszystko się właściwie opiera na pieniądzach. Nie? Jeżeli jest mało pieniędzy, to trudno, żebyśmy... Technologie mamy, ludzi mamy, natomiast brakuje tych pieniędzy. Jeżeli chodzi o środki ogólnie dostępne z naszych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, to w tej chwili wiadomo, że to jest koniec roku budżetowego i zawsze przy końcu roku budżetowego tych środków już jest mało. Natomiast finansujemy, można składać wnioski, ale udzielamy teraz tylko i wyłącznie pożyczkę z możliwością umorzenia 20% wysokości pożyczki. Takie są ogólne warunki, jeśli chodzi o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Należy również wspomnieć, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, że został uruchomiony program dla osób fizycznych. Jest to program Czyste Powietrze. Ostatnio bardzo dużo się o tym mówi. I Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska prowadzą ten program, przyjmują wnioski. W tej chwili około już 1000 wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły na inwestycje związane z efektywnością energetyczną, czyli na termomodernizację i wymianę tak zwanych śmieciuchów. I mamy nadzieję, ten program, który został ogłoszony we wrześniu tego roku, jest kwota 103 miliardy złotych na całą Polskę. Wszystkie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska prowadzą te programy i są nabory wniosków na 10 lat, to jest tak. To są środki na 10 lat. To jest dla osób fizycznych. Od 2015 roku mieliśmy program Prosument, to pan Czupajło o tym wie. Ten program Prosument był kierowany również dla osób fizycznych. Tam były przede wszystkim realizowane instalacje odnawialnych źródeł energii. To był program, który był realizowany przez 3 lata. Tam było dofinansowanie 40% wartości kosztów kwalifikowanych. I w województwie zachodniopomorskim takich instalacji zostało wykonanych około 1500. W skali kraju to my jako województwo zachodniopomorskie byliśmy o największych sukcesach i największych środkach dysponujących na te inwestycje. Robimy co możemy. Mamy nadzieję, że będą dalsze środki. Jeżeli chodzi o przemysł, to teraz w tej chwili do końca grudnia są jeszcze dostępne środki Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ale to są tylko i wyłącznie w postaci pożyczki nisko oprocentowanej, tam jest 2% w skali roku. To są na instalacje energetycznie wykorzystane z zasobów geotermalnych, to jest jeden konkurs, a drugi jest konkurs na systemy ciepłownicze i chłodnicze efektywne. Warunek jest taki, że to musi być efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy. To jest na tyle. Mamy nadzieję, że po tym szczycie klimatycznym, który w tej chwili rusza już od poniedziałku, że po zakończeniu będą ogłoszone nowe nabory. Na razie to jest tylko w programy w przygotowaniu. I jest taka informacja, że w pierwszym kwartale przyszłego roku pierwsze nabory będą ogłoszone między innymi dla spółek ciepłowniczych. A może geotermia, panie prezesie? A to jest bardzo dobre, optymalne rozwiązanie. Ja, jeżeli mogę tylko, żebyśmy zrozumieli pewną rzecz, bo tutaj mówimy o działaniach funduszu w obszarze termomodernizacji, w obszarze zastosowania takich urządzeń, które między innymi firma EcoSan pana prezesa Czupaju proponuje.
Ale z czym to jest związane? To jest związane z wyeliminowaniem tak zwanej niskiej emisji, z prawda? Z likwidowaniem tak zwanych śmieciuchów, tak, które są tak, największe truciciele. I te małe. A czy ktoś sobie może takiego śmieciucha zamienić na przykład na ogrzewanie słońcem albo geotermię? Oczywiście, że może. W ramach tego projektu również są finansowane instalacje elektryczne. Na przykład może sobie zainstalować instalację fotowoltaiczną i zasilać swoje ogrzewanie elektryczne. Często się ludzie decydują właśnie na ten krok? Na instalację elektryczną mało, natomiast na pompy ciepła dużo. Bardzo jest teraz popularny system zabezpieczenia energii cieplnej w postaci pomp ciepła. No ale tu trzeba zauważyć, że każda pompa ciepła, która nie jest zasilana z fotowoltaiki, to tak naprawdę swój komin ma w elektrowni, prawda? Oczywiście, to jest Ale tutaj, tak jak pan prezes słusznie zauważył, tak? Nie, to oczywiście pan profesor ma rację, ale często jest tak, że jeżeli instaluje się pompę ciepła, to również instalację fotowoltaiczną, która zasila pompę ciepła, bo wiadomo, że ta pompa ciepła przynajmniej 30% energii musi uzyskać, żeby 100% oddać. Ja może też wejdę tutaj, to może nie jest uzupełnienie, ale ten jeden komin. Dlaczego, a czy to nie jest zarzut, bo taki jeden komin jest dobrze zaopatrzony w systemy, które eliminują w jak największym stopniu emisję tych związków szkodliwych do otoczenia, a ta niska emisja jest potworna, prawdę powiedziawszy. Informacje związane ze smogiem w miastach takich czy innych to już jest w zasadzie standard o tej porze roku. I to jest no problem, bardzo duży problem. Rozwiązaniem tego problemu rzeczywiście mogą być takie systemy, ale hybrydowe, wspomagane, czyli pompa ciepła wspomagana możliwością pozyskania energii elektrycznej z otoczenia, z promieniowania słonecznego, są też hybrydowe układy z małymi turbinami wiatrowymi. Dlaczego one są może bardziej optymalne? W przypadku fotowoltaiki no to musimy mieć odpowiednio duży magazyn, bo wiemy, że możemy nie mieć odpowiedniego zasobu spromieniowania słonecznego, żeby zasilić takie urządzenie przez cały rok, to chyba jednak bardzo trudno. Mamy największy chyba magazyn, jaki możemy stworzyć. Sieć. To jest, jeżeli mówimy o układach, które są wpięte w sieć energetyczną, to jak najbardziej tak, bo jedyny akumulator, który jest ciągle dostępny, to jest rzeczywiście sieć energetyczna i ten wykorzystujemy wszyscy w sposób nieprzypadkowy i nie jesteśmy tutaj zależni, ale to znowu pojawiają nam się uregulowania prawne, o których tutaj była mowa, że różnie jest ta energia traktowana, chociaż z OZE ma niby pierwszeństwo. No może nie niby ma pierwszeństwo w dostarczaniu do sieci, ale zakłady energetyczne różnie do tego podchodzą. Natomiast to co jest istotne, niech będzie ten jeden komin, prawda, ale on będzie pod nadzorem, natomiast pod jakim nadzorem? Jak jest duży obiekt, to wiadomym jest też, że takie działania, o których tu mówiliśmy, że trzeba wprowadzać technologie, które podniosą sprawność takiego systemu, one będą. To wymusi rynek. To się nie stanie. Nawet takie kongresy, które zaraz się zaczynają, nie stanie się tak, że zostanie to bez oddźwięku. Między innymi handel, tak możemy nazwać, tymi emisjami CO2 wymuszą takie rozwiązania. Natomiast tutaj pozostaje bardzo duża luka na zastosowanie tego OZE w sposób rzeczywiście optymalny, prawda? Dlaczego? W dużych układach energetycznych, o których trzeba powiedzieć, tak naprawdę nie ma możliwości stworzenia podstawy energetycznej opartej na OZE. To jest niestabilny system. Każdy się zgodzi, to jest źródło niestety niestabilne. Mówi się, że stochastyczne, czyli zupełnie nieprzewidywalne, nie wiemy jak to będzie, możemy sobie prowadzić badania, natomiast wiadomym jest, że tak jest. W zasadzie energia nas otacza, ze wszystkiego możemy ją pozyskać, tylko jest kwestia zmagazynowania, a tutaj tak jak pan prezes zauważył, to jest sieć energetyczna. Natomiast jest to rozwiązanie. Jak największe rozpowszechnienie takich właśnie małych obiektów, które są w stanie tę ilość energii, którą mamy naokoło siebie, wykorzystać w optymalny sposób. Niech to nawet nie będzie 100% pokrycie, niech to będzie 50-60%, ale ta ilość energii odciąża nam
tę sieć, prawda? Ja może tylko tak, mamy elektrownie zawodowe, mamy elektrownie przemysłowe. Elektrownie zawodowe to są elektrownie, które zasilają sektor właśnie socjalno-bytowy, tak to nazwijmy, prawda? Sektor przemysłowy to są te obiekty i elektrownie, elektrociepłownie dedykowane dla przemysłu. No ale elektrownie zawodowe w tej chwili to jest znakomita część, bo to jest 40 parę procent, tak? Wykorzystania 2,6 gigawalta to są elektrownie przemysłowe, czyli sektor przemysłowy, 41 gigawata to jest w tej chwili ten sektor, który daje energię elektryczną, daje energię cieplną dla społeczeństwa szeroko rozumianego, nie dla przemysłu. Odciążenie, zmniejszenie tej konsumpcji, tej energii przez właśnie takie systemy jest jednym z powodów, dla których one się powinny rozwijać, prawda? I które powinny być promowane. No, a mogę coś powiedzieć jeszcze a propos tego. Teraz ostatnio zresztą coraz częściej się mówi i słyszy o klastrach energii. Minister energii już 2 razy ogłosił konkurs na klastry energii. Co to jest taki klaster energii? To jest taka spółdzielnia na rynku lokalnym. Chodzi o to, żeby wytwórca i konsument tej energii był na miejscu, żeby ten przesył energii był jak najtańszy, żeby nie było strat na przesyle energii, bo bardzo dużo energii tracimy na przesyle. I minister energii ogłosił pierwszy konkurs w marcu tego roku. 33 firmy uzyskały certyfikat klastra energii. W tej chwili został ogłoszony, już zakończony drugi konkurs. W tej chwili też chyba 34 klastry energii powstały w Polsce. W naszym województwie zachodniopomorskim mamy takich klastrów 5 i mamy nadzieję, że to też jakiś trend jest, kierunek, żeby pozyskać energię i żebyśmy mogli sobie z tym jakoś poradzić, żeby na rynku lokalnym i wytwarzać i zarabiać na tej energii, żeby ta energia była jak najtańsza. Informacja jest taka, że te klastry energii, które dostały certyfikację, najprawdopodobniej w przyszłym roku będą środki zabezpieczone na inwestycje w tym zakresie, a więc one będą miały pierwszeństwo, te certyfikowane klastry energii będą miały pierwszeństwo pozyskania środków na realizację tych inwestycji. A więc to też jest jakiś trend i jakiś pomysł na to, żeby sobie radzić, żeby ten rynek lokalny czy gminny mógł sobie jakoś poradzić z tą energią, bo wiemy, że ona będzie coraz droższa i nie ulega wątpliwości, że no, będzie coraz więcej takich obszarów z ubóstwem energetycznym. No ale ciągle ten program, ten dokument opublikowany niedawno dotyczący jakby energetycznej polityki rządu stawia zdecydowanie na węgiel. Ma powstać nowa kopalnia, są pewne utrudnienia stawiane na przykład producentom energii z wiatru. Ja mam takie wrażenie, że jakby te odnawialne źródła energii nie są dzisiaj tak ważne, jak powinny być. Ale to jest moje zdanie. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie. Nie, tak chyba do końca jest, ale ja troszkę chciałbym się cofnąć o paliwach kopalnianych, bo jeśli chodzi o węgiel, bo o nim będziemy mówić i o smogu, to największym problemem chyba w Polsce są dwa czynniki, na pewno mają na nie wpływ, czyli jakość kotłów, którą posiadamy, no i jakość niestety paliw, które posiadamy. I świadomość społeczna. No, na dzień dzisiejszy możemy kupić jeszcze flot na rynku, możemy kupić miał na rynku. Na całe szczęście gumy już nie można kupić i ją palić, bo pewnie gdyby była do kupienia, to by pewnie to robiono. Ja ostatnio w tamtym tygodniu byłem w Kościerzynie i nie jestem przyzwyczajony do takiego smogu, gdzie nie można w ogóle oddychać. Była godzina 18 i nie byłem w stanie zaczerpnąć powietrza. Był ze mną mój pracownik, który jest z Kościerzyny, i on bez problemu oddychał. Ja niestety nie byłem w stanie oddychać. No mają szczęście w Koszalinie. Nie mają wiatru. Bo turbiny likwidują wiatraki i nie ma wiatru. Nie ma wiatru. Więc to są chyba jedne z większych problemów. Jeśli nie będziemy też mieli kontroli nad tym, czym palimy, czyli powinny być takie służby powołane, moim zdaniem, bo to... I nad jakością paliwa, które jest dostępne nieprawdopodobnie w miejsce sprzedaży, ważna sprawa, to też nie wiemy. No bo niby już nie można kupić na rynku kotłów niższej klasy niż piątej, ale bez żadnego problemu można się wybrać na jakikolwiek targ i bez problemu kupię kocioł każdy, jaki będę chciał. Jak będę bardzo chciał, to sobie go pospawam i tacy też się zdarzają.
niestety. Więc w związku z tym, że nie mają obaw przed zamontowaniem do nowego domu, gdzie jest budowany niskoenergetycznie, gdzie tych kilowat potrzeba dosłownie kilka na to, żeby go ogrzać. Zakładają po 20-30 kilowatów urządzenie, które ma taką moc grzewczą do budynku, który wystarczy mu 8-6 kilowat. I później się dziwią, że kotły bardzo szybko się psują, bo to oczywiście się dzieje tak, że na niskim spalaniu jest niska sprawność, wykrapla się węgiel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli dojdziemy do punktu takiego, że nie będzie można kupić innego paliwa niż powyżej 26 tysięcy kilojuli z tony, no to wtedy będzie idealnie i to wtedy rzeczywiście, no tutaj pan prezes będzie miał trochę mały problem, bo to już nie kupi takiego pewnie węgla za 4410 zł, tak. Tylko pewnie go kupi, będzie musiał go kupić dużo drożej. 1500. Tak jest, no, tak to się będzie działo i wtedy również jakby ten montaż pomp ciepła, czy montaż jakiejkolwiek innej zastępczej zastępczego źródła będzie miała większy sens, bo dzisiaj jest porównywana do kwoty 410 zł. Ale w momencie, kiedy będziemy chcieli to dobrze zrobić, bardzo nawet dobrze, to ten koszt już nie będzie 410 zł, tylko będzie dużo, dużo wyższy. Czyli bardziej zbliżona będzie i bardziej opłacalna będzie instalacja tych ekologicznych źródeł, oczywiście, tak? Że tak. Oczywiście, że tak. My rozmawiamy dużo o technice, tak, i o rozwiązaniach, i to wszystko jest prawdą, historii. Natomiast i o teraźniejszości, z którą mamy do czynienia na co dzień w naszym kraju, ale pani redaktor w swoich pytaniach zadawała pytanie co do przyszłości. Co do przyszłości, opierając się, czy mówiąc o dokumentach strategicznych, które są na tą chwilę przygotowane, tak? Pan profesor nie chciał wchodzić w kwestie polityczne, ja jestem tylko lokalnym politykiem, więc... Pan może. Ale to nie wiem, zastanawiam się, czy mogę, czy to się za chwilę nie obróci przeciwko mnie, ale... Jestem do tego przyzwyczajony i ja powiem tak, że to co ja czytam ostatnio, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach i przed tym szczytem i to co media podają a propos tej strategii właśnie polskiej, która w zbiciu ze strategią europejską ma się jak pięć do nosa i jak słucham, przepraszam, polityków niektórych w telewizji, to przecieram uszy i oczy ze zdumienia. Ja nie wiem, czy oni wiedzą, o czym mówią, czy coś się nauczyli na pamięć i powtarzają to, bo to jest utopia. To, co się proponuje dzisiaj, moim zdaniem, nie dla nas polityków, naukowców, czy praktyków, którzy działają w tej dziedzinie, tylko dla nas, obywateli tego kraju. To jest, no chciałem użyć mocnego słowa, ale to jest świadome doprowadzanie do chorób i do niezdrowości, że tak powiem tak. Ten pański pracownik się przyzwyczaił. Do wielu rzeczy można się przyzwyczaić, tak? Tylko co z tego? Potem jakim kosztem? Dalej statystyki pokazują ewidentnie, że co roku przynajmniej około 50 tysięcy mieszkańców naszego kraju umiera przedwcześnie. 43 tysiące to są dane ze ubiegłego roku. Ze względu na jakość powietrza. I to jest największy problem, który powinno się rozwiązać. Oczywiście najpierw na tym poziomie ogólnym, politycznym, czyli strategia dla kraju, a później to musi zejść na ten poziom lokalny. I moim zdaniem w takie działania związane z tym ograniczeniem, z tym wspieraniem pojedynczych obywateli, właścicieli domów, wspólnot mieszkaniowych, do tego trzeba wykorzystać instytucje, które funkcjonują od roku 90, czyli samorządy, które mogą być organizatorem pewnych rzeczy, koordynatorem, robić coś za tych mieszkańców, którzy czasami poruszają się jak we mgle, oni się na tym nie znają. No ale panie burmistrzu, przepraszam, że wetnę się, bo to ważne, mamy program Czyste Powietrze, który jest największym programem w Europie. Nie ma większych pieniędzy w ciągu następnych 10 lat do wydania. Ale oczywiście, że jest wojewódzki fundusz, który przyjmuje wnioski, ale dlaczego nie mogą to zrobić gminy? Dlaczego nie można zrobić to rozproszyć, żeby więcej ludzi mogło z tego skorzystać? Byłoby prościej. Bo to wbrew pozorom jest bardzo, znaczy może nie wbrew pozorom, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ja mam osobiście obawy, czy one zostaną, te 10 miliardów rocznie zostaną skonsumowane. Tu mam ale ze względów proceduralnych chociażby, tak? Ale samorządy mogą podnosić ten problem i mogą do Narodowego Funduszu Środowiska po prostu informować, że chcieliby
wejść, bo mogą, absolutnie nie mogą. Ale muszą, ale widzi pani, muszą wykonać ten krok. Czy nie można by było to z centralnego punktu przeznaczyć, wystrumieniować te pieniądze? Ja myślę, że tak w krótkim czasie ten program był wprowadzony, że trudno było. Znowu kolejny program. Ja myślę, że to są pierwsze... Ale my przecież dopiero od września ten program został ogłoszony, to jest dopiero początek. Mamy przed sobą 10 lat, a więc... Nie czekajmy 10 lat. Tylko myślę, że po pół roku, czy maksymalnie po roku czasu te doświadczenia trzeba zebrać i usprawnić. Oczywiście, że tak. I pewnie tak będzie. Ja uważam, że tak będzie, bo na razie ale jeszcze tylko odniosę się do tej wysokiej emisji tak zwanej, tak? Bo niska wiemy, że nam no, oczywiście najbardziej szkodzi, może nie jest to aż tak bardzo widoczne, ale często jest bardzo odczuwalne. Natomiast ta wysoka wbrew pozorom też nam wszystkim szkodzi, bo ona działa na tą tak zwaną dziurę ozonową. My tego nie odczuwamy, nie widzimy, maleje. Tylko słuchamy o tym. Tak? Ale ta wysoka powyżej 40 metrów to z kolei są przepisy, jest kontrola i tak dalej. Natomiast na tą niską emisję to nie mamy żadnego wpływu, no nie tak, mamy kontroli tak. nad tym. Nie? Ja, jeżeli no to mogę, jest problem w tym. Jeżeli mogę, o tych turbinach wiatrowych. Bo rzeczywiście jest taki plan, że ostatnia jakby giełda i 2035 rok i te wszystkie turbiny, które są, te farmy wiatrowe, które są na dziś funkcjonujące, na lądzie mają być zlikwidowane. No tak wynika z tego dokumentu. Ma w to miejsce pojawić się offshore, czyli morskie. Instalacje na akwenach wodnych, morskie. Może tak, dwa zagadnienia. Jedno, dlaczego tak się może stać, tu można się tylko domyśleć, bo nie mamy odpowiedzi, prawda? Prawdą jest to, że te urządzenia już pewien okres funkcjonowania mają za sobą, no i oczywistym jest, że wymagają nowych certyfikatów technicznych użytkowania. I być może jest to sytuacja taka, gdzie inwestorzy, którzy zgodzili się wyłożyć środki na budowę tych farm lata temu, na dziś po wykonaniu analizy rynkowej stwierdzili, że po prostu się to nie opłaca. Czyli zdobywanie certyfikatów, bo prawdopodobnie skończyłoby się to tak na końcu koniecznością postawienia farmy od nowa w tym miejscu, technicznie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wielu z tych inwestorów jest zawiedzionych ilością energii, którą mogli sprzedać, a powód jest banalny. Turbiny, które tutaj były montowane w tych latach, tak naprawdę nie są dostosowane do tych warunków wieczności, które na naszych terenach występują. Na naszych terenach średnia prędkość powietrza to jest 6-8 metrów na sekundę. Te nominalny zakres pracy mają około 12 metrów na sekundę. No więc siłą rzeczy nie są w stanie wygenerować takiej ilości energii, o których myślano. Dlaczego tak się stało? Zazwyczaj są to konstrukcje no, nieprodukowane w naszym kraju, niemieckie, duńskie. Więc tutaj możemy się domyślać takiego powodu, dlaczego tak się dzieje. Kolejna rzecz, proszę Państwa, jeden blok energetyczny w elektrowni parowej, węglowej. Netto to jest 370 MW, 400 brutto. Bloków jest 4. Jedna turbina jest w stanie wygenerować w dobrych warunkach wieczności 1 MW, powiedzmy, tak? Te, oczywiście mówimy o tych, które tu się znajdują, bo tutaj nie ma gigantów 2 MW. No to możemy sobie odpowiedzieć, ile trzeba turbin, żeby zrównoważyć jeden blok energetyczny. A w elektrowni nie ma jednego bloku energetycznego, tylko 4 przykładowo. Elektrownia Kozienice, ta, w której największy blok energetyczny w zeszłym roku uruchomiono, no to jest 2,6 GW. No gdybyśmy mieli to zrównoważyć turbinami wiatrowymi, no to są tysiące takich urządzeń. Ale nie chodzi o to, żeby z jednej skrajności w drugą tak, popadać. Ale tak? Tutaj właśnie mówię, jest sytuacja taka, że w pewnym momencie nam skończą się te nośniki energii. Mamy podpisane zobowiązania, że 20% do 2020 roku nasz kraj powinien z OZE w energii. 20% zapisane. Też się ale, 15 tak. ale 15 żeśmy utargowali, a z powodów takich, że jeszcze mniej w rzeczywistości. Teraz mamy 11. Tak, niecałe. Tak to wygląda. Natomiast no, jest to sytuacja, gdzie tę podstawę energetyczną, 60% z węgla, gdzieś tę podstawę energetyczną trzeba uzupełniać.
Nie do końca zrezygnowano na szczęście z tych turbin wiatrowych, które pośród OZE mogą wygenerować największe moce. Więc ten offshore, czyli te instalacje na akwenach wodnych, są uzasadnione z jakiego powodu? Znacznie większa energetyczność tych mas powietrza, bo szorstkość terenu jest najlepsza, jaka może być. Nie mamy obiektów, które zakłócają. Tak naprawdę żadnych protestów środowiskowych, no chyba że rybaków. Rybacy. Albo, no ale tutaj... Nie zrozumiałem. 20 czy 30. Więc niezauważalny protest. To nie są górnicy. To nie są górnicy, tak. Natomiast no, to są chyba te dwa aspekty. Tylko że koszt inwestycyjny jest znacznie wyższy, aniżeli na lądzie. Prawda? Tylko panie profesorze, czy ktokolwiek z państwa potrafi zrozumieć tą ideę, że jak skończy się żywotność obecnych turbin lądowych, to dlaczego nie można w to miejsce o wiele nowocześniejszych, efektywniejszych technologii postawić? To samo miejsce, nic nowego nie robimy. Tylko mamy je zlikwidować po to, żeby postawić o wiele droższe turbiny na morzu. Urządzenia dostosowane do warunków, wykorzystując infrastrukturę, która istnieje. I na technologię, to jest dwa światy porównujemy wtedy. Te kilkanaście lat jest taki skok w technologii, że nie ma o czym mówić. Ale jak dzisiaj porównujemy, i te dane też są przecież twarde, dzisiaj produkcja kiedyś produkcja z turbin wiatrowych była, energii była droższa niż z węgla. Dzisiaj jest sytuacja odwrotna, ponieważ ostatnie dane pokazują, że cena megawattogodziny to jest 160 do tam 200-211 zł za megawattogodzinę z produkcji prądu z wiatru, z elektrowni wiatrowych, a z węgla to jest około 300. Tak. Czyli ten prąd jest o 50% droższy od tego, co się dzisiaj z wiatru produkuje. No i pomimo takiej ekonomiki, niestety wiatraki są drogie. Na zakończenie naszej dyskusji, bo się rozgadaliśmy, więc na zakończenie naszej dyskusji chciałabym, żebyśmy się zabawili w takie konsultacje społeczne. Mamy projekt, który przygotował rząd. Chciałabym, żeby każdy z państwa powiedział, co uważa, że powinno się znaleźć w takim projekcie. Jakbyście mieli jedną taką myśl, jedną taką ideę dać do tego projektu, to co to powinno być? Zaczniemy od pani Mirosławo? Ode mnie? Tak. Moim zdaniem największe pole popisu jest tu zwiększenie efektywności energetycznej, a więc jak najwięcej środków na to, żeby zwiększyć efektywność energetyczną, żeby te źródła nie zwiększać zużycia energii, tylko żeby starać się tą energię, którą już wyprodukowaliśmy, żeby ta sprawność wytwarzania, przesyłu i akumulacji i wykorzystania była jak największa. Czyli tu widzę największy potencjał do tego, żeby wykorzystać i iść w tym kierunku. Czyli jak najwięcej środków przeznaczone właśnie na ten cel. Z samorządowego punktu widzenia? No może nie tylko z takiego może bardziej ogólnego. Otóż no, nasze miasta i obszar Polski jest, jak popatrzymy na to zatruwanie tym smogiem, tak na czerwono, tak w stosunku do wszystkich europejskich obszarów i miast, szczególnie tych większych, bo stąd są te dane. Chociaż ja też co chwilę otrzymuję komunikat ze swojego czujnika, który mamy na ratuszu. I są na razie dwa rodzaje w tym okresie komunikatu. Jeden mówi takie, że okej, możesz wyjść, tak? A drugi jest, bywało lepiej. I to są na dzisiaj takie komunikaty, więc myślę, że to, ta zdrowotność i zdrowie obywateli powinno być na pierwszym miejscu, tak? I w stosunku do tego określić sobie strategię, co my chcemy osiągnąć za te kilkadziesiąt lat i ustalić jakiś sensowny program. Nie z jednej skrajności w drugą, nie opierać się tylko na jednym nośniku, tak? Ale oczywiście to, co pan profesor mówi, nie da się wyeliminować tej dużej energetyki, bo te źródła odnawialne są często niestabilne, tak? I wtedy, kiedy ich potrzeba tej mocy, to może ich nie być. A bez sposób nic nie urośnie. Tak, ale sposób sensowny jakoś podzielić, tak, w perspektywie lat, że no, zmniejszamy te moce z węgla, szczególnie jeżeli chodzi o tam indywidualne kotły i źródła, bo one najbardziej nas zatruwają. I na tym bym się skupił na początek. Tak? Nie, energetyka ta zawodowa oczywiście powinna na razie zostać na takim poziomie, jak jest, ale no i do tego no, odpowiednie systemy oczywiście wsparcia, bo
nie zachęci się ludzi, którzy często no, na wsiach stare domy, często po niemieckie, nie są w stanie oni tego zrobić. Dzisiaj mamy w programie Czyste Powietrze największy poziom dofinansowania, chyba 90%. Ale tam nie ma w tym programie akurat takiego miksu, o którym tutaj też mówiliśmy, żeby docieplić, ok? Do tego jeszcze pompę ciepła i fotowoltaikę. Można, natomiast OZE jest ale pożyczki. No więc o to mi chodzi. Mi chodzi o dotacje, bo ci biedni ludzie nie będą w stanie wziąć tej pożyczki i jej spłacać. Właśnie. Nasi praktycy, panowie, panie Pawle, co by pan wpisał? No, dla mnie jako do przedsiębiorcy, ja już wspominałem o to, na pewno usprawnienie składania wniosków, ilość ludzi, która może na dzień dzisiejszy przetworzyć te wnioski, jest na pewno niewystarczająca. Sprawność obsługi nas jako firm, bo my zawsze uczestniczymy w procesie każdym, który się tyczy termomodernizacji budynku, czy wymiany kotła. Dzisiaj niestety przeszkadza nam bardzo często RODO, bo nie możemy się dowiedzieć, co z klientem się dzieje, czy z beneficjentem się dzieje, bo nam tego nikt nie powie, musi do beneficjent sam wszystko dostarczyć. Jeśli chodzi o 53 tysięcy kosztów kwalifikowanych, wszystkich jest w maksymalny koszt kwalifikowany. Nie jest to dużo pieniędzy niestety, bo wiemy doskonale, ile kosztuje na dzień dzisiejszy termomodernizowanie 100 metrów kwadratowych. Już nie będziemy mówić o tym, że średnia domów w Polsce jest na poziomie 140 metrów kwadratowych. Więc to są duże budynki i 53 tysiące jest na pewno niewiele. Ale to, co tutaj pani wspomniała, że ten program został wprowadzony i na pewno będzie to dziecko, które dzisiaj jest, będzie ewoluowało, będzie dorastało i świadomość pewnie rządzących też będzie wzrastała i może się zdarzyć tak, że rzeczywiście, gdyby gminy tym zarządzały, na pewno by te środki dużo, dużo lepiej były wykorzystywane niż dotychczas. Panie Robercie, a co pan by napisał? Ja bardzo, bardzo tutaj słucham i przysłuchuję się tych rozmów. Faktycznie moim takim skromnym marzeniem jest przede wszystkim współpraca w dalszym ciągu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, bo nie ukrywam, że skorzystałem z dwóch dużych projektów, że uzyskałem nawet z pożyczki dofinansowanie 30%, także dla nas to jest bardzo duże wydarzenie i bardzo duża pomoc. Natomiast chciałbym, żeby z tą efektywnością energetyczną szło w parze jeszcze efektywność jakości poprawiania, jakości emisji spalin, czyli nie było kategorycznie zlikwiduj węgiel, to pomożemy tutaj w wybudowaniu, tylko żeby to było w jakiś sposób etapami, żeby na przykład móc zastosować kocioł, nawet ten zrębkowy w tej chwili, na okres letni, żebym ja też z jakiegoś z tego tytułu odczuł profity, że schodzimy z tej emisji rocznej w postaci załóżmy 30% i już w tym momencie uczestniczymy w jakimś programie i możemy pozyskiwać w jakiś sposób fundusze. To jest taka moja skromne zdanie i sugestia. Panie profesorze, a co pan by tutaj dodał? Ja może tak, troszkę wznosząc się ponad te wszystkie zagadnienia prawne, ponad też zagadnienia techniczne, troszkę ogólnie bym spojrzał, nawet dalej niż poza ten rok 2040. Na pewno na dziś ta podstawa energetyczna pozostanie tak jak jest i te 60% ilości energii pozyskanej z węgla zostanie. Działania, które są zapowiedziane, związane z podniesieniem sprawności tego systemu, czy też wykorzystania tego nośnika energii, cieszą. Natomiast to, co na teraz i to, co na przyszłość. Na teraz na pewno rozwój dwóch sektorów. Pierwszy to jest kogeneracja, tak jak tutaj były plany w Rosnowie, aby to było rzeczywiście połączone, czyli energia elektryczna i cieplna, ale ta kogeneracja rozsiana, bo ona się tak właśnie nazywa, w przypadku takich obiektów, które nie są duże, ale te obiekty doskonale spełniają tę rolę, o której pani wspomniała, czyli dostawa i wykorzystania tej energii w miejscu jej pozyskania. To jest pierwsze. Druga rzecz, tam gdzie ciepła systemowego nie możemy zastosować z różnych powodów, na pewno sektor OZE i to w jak największym zakresie. No ale to jest na teraz, natomiast wiemy, że w tej perspektywie po 2040 roku albo i dalej zacznie nam brakować tych nośników energii. I tu proszę Państwa, wznosząc się ponad wszelkie
obawy, tak się stanie, że ludzkość wróci do energetyki jądrowej. Odpowiedź jest bardzo prosta. Z 1 kg wysokoenergetycznego węgla jesteśmy w stanie uzyskać 3 kW mocy, 3 kWh energii. A z 1 kg paliwa jądrowego, proszę Państwa, to jest 5 MW. To jest przepaść, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób. Doświadczenia negatywne, jakie były do tej pory, to jest Czarnobyl, o którym słyszeliśmy, i Fukushima. W pierwszym przypadku to jest oczywisty błąd ludzki, w drugim oddziaływanie środowiska, na które człowiek nie miał żadnego wpływu. Więc umiejscowienie takich obiektów, takich elektrowni oczywiście musi być bardzo mocno przemyślane. Na dziś istnieją technologie, które są bezpieczne. Jeżeli mówimy o wyeliminowaniu tego komina, który będzie zasilać OZE, no to energetyka jądrowa jest właśnie takim rozwiązaniem. Problemem są oczywiście sprawy związane z promieniotwórczością odpadów, natomiast w zasadzie to tutaj czekamy na pewien przełom technologiczny, żeby to rozwiązać, prawda? W tym wszystkim, proszę Państwa, zostają takie trzy scenariusze, trzy warianty. Gdzieś mniej w 2000 roku osiągnęliśmy szczyt wykorzystania konwencjonalnych nośników energii. W tej chwili jesteśmy na takiej równi pochyłej, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne w tych kopalinach. One się kończą, i to jest oczywiste. Prędzej czy później. A wzrost ilości konsumpcji, tak to nazwijmy, energii elektrycznej będzie przyrastać, co wiąże się z przyrostem naturalnym. To jest publikowane w różnych raportach. Natomiast na dziś myślę, że powinniśmy myśleć o kolejnych pokoleniach, żeby nie miały takich problemów, jak my mamy dzisiaj, między innymi z tym właśnie powietrzem niezbyt zdrowym i będącym przyczyną tych 43 tysięcy zgonów. Ale również, żeby nie było sytuacji, o których chyba my niektórzy jeszcze pamiętamy, planowane wyłączenia energii elektrycznej, czy też brak dostaw energii cieplnej. Było coś takiego. Rok temu zbliżyliśmy się do wykorzystania podstawy energetycznej, bo chyba w okresie lutego przy dużych mrozach 29 gigawata w ciągu doby. Oczywiście mamy moc 41, ale to jest moc dyspozycyjna jest 30 tak naprawdę. Reszta to jest w magazynach takich jak elektrownie szczytowo-pompowe. Więc jeżeli mielibyśmy podsumować to wszystko, jeżeli tak mogę na końcu, to powinniśmy dbać o te przyszłe pokolenia, aby nie miały takich problemów, które my zaczynamy na szczęście widzieć, identyfikować i rozwiązywać, i na szczęście już na poziomie właśnie społeczeństwa, czyli gmin i powiatów. To tyle. To było bardzo dobre zakończenie naszej dyskusji. Dziękuję Państwu serdecznie, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję gościom. Mam nadzieję, że wielu z Was będzie miało ciekawe refleksje dotyczące prądu, odnawialnych źródeł energii. Wielu z Was pomyśli, co samemu osobiście może zrobić, żeby było trochę lepiej. Może na przykład wymienić ten piec, który macie w piwnicy od 30 lat. Dziękuję bardzo. Joanna Boroń, GK24. We'll be right back.